Dobry wieczór Państwu. Adrian Stankowski. Zaczynamy program Dziennikarski Poker w telewizji Republika. Jest z nami Józef Orzeł, szef klubu Ronina, publicysta, kiedyś poseł. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Adrianie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dzisiaj no, coś nowego się pojawiło, nowa jakość chyba. Polski rząd zdecydował się złożyć skargę na rząd niemiecki, który nie zabiera mimo obowiązku prawnego nielegalnie wwiezionych do Polski, wwiezionych z Niemiec śmieci. To jest kilkanaście takich wysypisk, co do których udowodniono, że to są śmieci na pewno przywiezione z tamtego kierunku. Skarga jest, najpierw taka jest procedura, najpierw musi być skierowana do Komisji Europejskiej, potem do może być skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No właśnie, to coś nowego, bo to pierwsza skarga Polski na Niemcy. Chyba już próbowaliśmy skarg TSUE i nie sądzę, żebyśmy wierzyli w to, że wygramy, ale ważne jest, że mamy inicjatywę i że teraz TSUE się musi męczyć, żeby coś z tym zrobić po swojemu. Raczej nie liczyłbym tu na pozytywny wynik dla Polski. Szczególnie, że sprowadzaliśmy te śmieci jakby zgodnie z procedurami, co nie znaczy zgodnie z sensem i z interesem Polski. Ale ciekawe jest tylko to według mnie, że Polska tu przejęła inicjatywę. Pytanie, czym to się skończy, dlatego że zdecydowanie jest tak, że nie mamy dobrze prawnie rozwiązanego systemowo tego problemu. Rację mają jednak ci, którzy mówią, że samorządy sobie z tym rady nie dadzą. Państwo musi to rozwiązać i na poziomie prawa systemowym, regulacyjnym, finansowym, ale też problemem jest to, że to samorządy zgadzały się na tworzenie tych wysypisk i na przywożenie tam śmieci. I teraz państwo będzie reperowało te szkody, które ci samorządowcy, myślę, że z zyskiem dla siebie, wytworzyli. Ciekawe, jak TSUE to ujmie, bo być może znając, powiem, nieprzyjazną podstawę wobec Polski, tego sądu, myślę, że spróbują obrócić tę sprawę przeciwko Polsce. No zobaczymy. Bardzo to będzie ciekawe. No właśnie, a w Polsce na temat wysypisk śmieci rozgorzała gorąca dyskusja. Donald Tusk osobiście już jakby zabrał głos na ten temat, oskarżając Zjednoczoną Prawicę. Szybko się o pożar w Zielonej Górze, szybko się wydało, że tam zgodę na utworzenie tego wysypiska wydał już w 2015 roku starosta z Platformy Obywatelskiej, ale to jest tylko no, czubek góry lodowej, bo w tamtych latach powstawało dziesiątki, jak nie setki podobnych wysypisk, korzystając z niebywałego rozluźnienia przepisów, które wprowadziła Platforma Obywatelska. No tylko, że PiS przeprowadził parę regulacji prawnych w tej sprawie, zaostrzając w ogóle powstawanie tych składowisk, ale z tego, co ja zrozumiałem, równocześnie pozwolił na to, żeby tworzyć wysypiska poza rejonami czy regionami, gdzie te śmieci powstają. Czyli może tak być, że śmieci powstają w Niemczech, wozi się je do Polski, ale śmieci powstają na Mazowszu, a wozi się je na przykład na Pomorze. Według mnie powinno być tak, że śmieci powinny być składowane w tym województwie, czyli pod władzą tego samego wojewody i marszałka, w którym zostały wytworzone, to jest raz. Ale po drugie, zaryzykuję taką tezę, że nic się nie uporządkuje,
jeśli się nie wprowadzi takiej brutalnej regulacji, takiej jaka jest, podobnej do tej jaka jest na przykład przy niszczeniu starego, zepsutego sprzętu AGD czy elektronicznego, że za niszczenie, czyli niszczenie śmieci, czyli za przywrócenie stanu tych odpadów do stanu jakiejś używalności powtórnej bądź do likwidacji pełnej, musi odpowiadać producent tych śmieci. Jeśli tak nie będzie, boję się, że ten problem systemowo rozwiązany nie będzie. Zajmowanie się tym w czasie kampanii wyborczej, formalnej czy nieformalnej, wszystko jedno, bo to partie traktują ten czas, jakby to była formalna kampania wyborcza, nie jest dobrym czasem i teraz żadnych regulacji systemowych się nie zrealizuje. Można by je zapowiedzieć i ciekawe, ale według mnie jednak jasne będzie rozstrzygnięcie tego problemu, to znaczy tego, że w czasie kampanii tego się nie rozstrzygnie i główne partie polityczne nie dojdą do wspólnego rozwiązania systemowego, czyli jeżeli chodzi o systemowe rozwiązania, można liczyć na to, że dopiero one powstaną, kiedy powstanie stabilny rząd, a nie jestem pewien, czy tego po 15 października będzie się można spodziewać. To za chwilę do tego dojdziemy, no bo właśnie, bo trwa kampania wyborcza. Te oświadczenia Donalda Tuska no, ewidentnie są związane z kampanią wyborczą, bo Donald Tusk, który się objawił jako wielki ekolog, to jakaś nowina, ale elementem tej kampanii, no wykorzystanym przez Donalda Tuska bezpośrednio jest sprawa pani Joanny z Krakowa. Tam oskarżano policję o to, że no, interweniowała w sprawie aborcji. Szybko się też okazało na podstawie zachowanych nagrań, że chodziło o domniemanie próby samobójczej. Takie zawiadomienie złożyła no, najbardziej kompetentna osoba, bo lekarz psychiatra, która leczyła panią Joannę. Jaki to będzie miało wpływ na kampanię wyborczą, bo Donald Tusk już zapowiedział marsz miliona serc, ale no dzisiaj wspólna demonstracja tej pani Joanny z Martą Lempart, obawiam się, że spaliła te Wiara wybrała się przypadkowo, ale znacząco. Powiem ci coś, co ci się nie spodoba. Ja uważam, że policja się zachowała bardzo nieprofesjonalnie. To znaczy, musiała przejechać i powinna przejechać po to, żeby sprawdzić, czy tam rzeczywiście ta pani chce, czy nie chce popełnić samobójstwa. Ale to, co było potem, już według mnie nie było w porządku. Dawniej się myślało w ten sposób, że samobójcę wiozło się do szpitala psychiatrycznego, żeby sprawdzić jego stan. Jeśli policja zawiozła ją do zwykłego szpitala, bardzo dobrze, ale w momencie, kiedy pani... Znaczy, tam uporządkujmy fakty, bo zawiozło ją pogotowie, które prosiło też policję o asystę do szpitala. Tak. Tak, o pomoc, bo chyba miała jakieś kłopoty z tą panią, jak rozumiem. No pani była pobudzona tam pod wpływem alkoholu, już, czegoś jeszcze. Z jakich powodów może tutaj nie dochodźmy, ale w momencie, kiedy znalazła się w rękach lekarzy w szpitalu, policja powinna odstąpić i dać sobie święty spokój. I nie powinna się w ogóle tą panią już zajmować. Natomiast jeśli policja miała równocześnie jakieś podejrzenia w wielu różnych kierunkach, na przykład kwestia aborcji, kwestia tabletki poronnej, kwestia jeszcze jedna, chyba zapomniałem, o co mi chodzi, to te wszystkie sprawy, znaczy tego handlu, tymi, kto mógł, od kogo mogłaby to kupić i tak dalej, to już są sprawy, które policja mogła z nią załatwić po wyjściu ze szpitala. Natomiast kwestią jej stanu grożącego bądź nie samobójstwem, jak znalazła się w szpitalu, powinni się zająć lekarze.
I tu uważam, policja nic nie ma już dalej do roboty. Pomogła przywieźć, bo tam był jakiś kłopot z nią i uratowała jej życie, tak czy inaczej. Dziękuję. Natomiast pytasz, jakie ta sprawa będzie miała konsekwencje. Otóż będzie miała takie, jakie opozycja z Platformą będą chciały jej nadać. Nieprzypadkowo jest tak, że ten Marsz Miliona Serc, że nie wiedziałem, że serce ma dwie nogi, ale się okazuje, że tak jest, bo inaczej nie potrafiłoby maszerować. Dwie komory ma na pewno, ale... No, ma przedsionki, tak, ale na komorach się chodzi. To znaczy, na komorach się dobrze wypoczywa, ale słabo się marsze tam wykonuje. To jasne jest, że tu chcę wykorzystać taki przypadek, a obawiam się, że takich przypadków z winy prawa, z nieszczęśliwych zdarzeń losowych i z jakichś niewłaściwych działań administracji rządu będzie jeszcze do wyborów sporo i tu nazbiera tego mięsa armatniego spokojnie. Natomiast to nie jestem pewien, czy to dobrze tej opozycji służy, bo zauważmy, że tak jak marsz 4 czerwca, organizuje to Tusk z Platformą, naprawdę eliminuje z niego swoich sojuszników, wykorzystuje to do wzmocnienia swojej pozycji szefa szefów wszelkich opozycji, a wynik jest taki, że całej opozycji ubywa mandatów. I tak będzie dalej, dlatego że Platforma prawdopodobnie trafiła na swój szklany sufit i więcej już tego nie będzie. Natomiast tamte tracą, bo ludzie widzą, że te inne organizacje opozycyjne nic do gadania nie mają w tej opozycji, że tam rządzi tylko pan Donald Tusk. I o to mu chodzi. No właśnie, ale tam nie ma śladu jakiejś debaty programowej, bo te próby programowe typu tam kwota wolna 60 tysięcy, no krótko mówiąc, wiarygodne nie są. No. Na żaden temat ta koalicja najwyraźniej ze sobą nie rozmawia, ponieważ rozsądny pan Czarzasty, albo inaczej bym powiedział teraz, pan Czarzasty grający rozsądnego człowieka, upomina się w słowach mocnych, ale kulturalnych i dyplomatycznych o to, żeby ta opozycja się wreszcie ze sobą spotkała. I najwyraźniej jest tak, że Donald Tusk nie ma zamiaru się w ogóle z nimi spotykać i o czymkolwiek rozmawiać. Rozumiem, że tam się toczą jakieś dyskusje dotyczące paktu senackiego i rozumiem nawet, że tam jest dość blisko, ale na temat naprawdę podziału ról po wyborach, gdyby opozycja wygrała, takich rozmów nie ma, ponieważ Donald Tusk chce zagarnąć wszystko, co się da, a potem przydzielić im minimum tego, co trzeba, tak żeby tylko on rządził i tak dalej. To jest bardzo ciekawe i nie jestem pewien, czy służy temu, żeby opozycja odebrała władzę PiS-owi, ale to jest problem opozycji, a nie mój, ani twój. I zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, mamy takie dwa światy. Po stronie opozycyjnej mamy niesłychanie agresywną werbalnie kampanię, niesłychanie emocjonalną. No, mówi się o takim hejcie, bo to coś i ofensywie umiarkowanej prawdy, żeby to rzecz łagodnie ująć. Z drugiej strony mamy takie jednoczące inicjatywy jak te pikniki organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. No i pewną reakcję na te konferencje, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli się zjawiać na konferencjach konkurentów, no, tłumacząc oczywiste nieprawdy. Ja nie widzę chęci Donalda Tuska, no więc jakoś kierownictwa Platformy, do zbudowania jakiejś partnerskiej koalicji. Oni po prostu te maluchy chcą wykorzystać do tego, żeby samemu zdobyć władzę, dzieląc się jak najmniej z tą resztą. To przy tym, że PiS postanowił jednak być razem
solidarną czy tam suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry, pomimo no, niesłychanego poziomu konfliktu pomiędzy na przykład Zbigniewem Ziobro a Mateuszem Morawieckim, i to z winy Ziobry, a nie Morawieckiego, to jednak obóz rządzący robi wrażenie obozu w miarę jednolitego, nie walczącego w tej chwili, nawet w tej chwili pan Ziobro nie widać, żeby robił jakieś psikusy PiS-owi czy Morawieckiemu, poza oczywiście tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, ale i tu powiem, że jestem zdziwiony postawą PiS-u, który pozwala Ziobrze na to, żeby jego ludzie uprawiali taki bojkot pani Przyłębskiej i całego Trybunału Konstytucyjnego, bo podobno, gdyby Trybunał się wypowiedział w sprawie ustroju Sądu Najwyższego, to wtedy by Polska mogłaby dostać pieniądze z KPO. Kompletnie nie wierzę, ale warto by to sprawdzić. I niestety postawa tutaj ludzi Ziobry nie pozwala na to sprawdzenie, a dobrze byłoby sprawdzić Komisję Europejską, czy tak jak obiecała, da wtedy te pieniądze, czy nie. I byłby jakiś argument dla Polaków pokazać, że tu Komisja Europejska stoi po stronie stuprocentowo opozycji i chce po prostu, tak jak opozycja, zmienić obóz rządzący w Polsce na opozycyjny, na platformę. Także ja myślę, że wbrew pozorom, wbrew temu, że bardzo dużo jest konfliktów, bardzo dużo jest gorących newsów, gorących spraw, które bardzo rozkłócają i dzielą społeczeństwo, to sytuacja taka makropolityczna się nie zmienia. PiS jest pierwszy, Platforma jest druga. Ale na trzeciej pozycji jest zmiana. Bo tak, bo na pudło wskoczyła Konfederacja. Co było jasne. No właśnie. Tak w najgorszym momencie PSL 250 raczył zmienić nazwę na trzecią drogę w momencie, w którym już był czwarty. No to pokazuje ich kompetencje strategiczne. No, oni przede wszystkim nie chcą podjąć realnej konkurencji z Platformą Obywatelską, którą powinni podjąć. Nie umieją się odróżnić tak, żeby lud to zauważył. W życiu żadną trzecią drogą nie będą. Pytanie, czy Konfederacja będzie będzie trzecią drogą, czy Konfederacja będzie zasobem, który po wyborach, może tych pierwszych, może i przyspieszonych, będzie rozdrapywany przez Platformę i przez PiS. No właśnie, bo to jest ciekawa historia, bo Jarosław Kaczyński zaprzeczył, żeby toczyły się jakiekolwiek rozmowy. Zresztą podjął taką dyskusję o szczegółach pewnych propozycji Konfederacji. To rzeczywiście jest program. No, dorośli ludzie mogą tylko się uśmiechnąć, słuchając takich... Właśnie się uśmiecham. Takich wywodów, ale w grze jest, i to jest zastanawiające, w grze jest nominacja Romana Giertycha do tego paktu senackiego, co no, to niby jest znowu zabawna historia, ale kto jak kto, ale Roman Giertych może być znakomitym łącznikiem z Krzysztofem Bosakiem po wyborach. Niektórzy zresztą twierdzą, że pan Mentzen już się dogadał z panem Kierwińskim. Takie chodzą plotki, ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. Nie sądzę. Zobacz. Gdyby było tak, że Konfederacja, jakaś jej część, dogada się czy z PiS-em, czy z Platformą, to druga część Konfederacji może po prostu odejść od tej pierwszej. I jeśli jedna z części Konfederacji za bardzo się zbliży do Platformy, czy do PiS-u, to wtedy ta druga część odjedzie do tej drugiej i Konfederacja się rozleci na dwie. I zobacz, co wtedy będzie. Jeżeli ten podział będzie mniej więcej równy, to się okaże, że jakiś rząd mógłby powstać, bardzo niestabilny,
bo z takiej trzęsącej się części Konfederacji, tęskniącej do tej drugiej części, która sobie poszła, z bardzo silnym partnerem, czy to PiS-em, czy Platformą, który będzie jak najszybciej chciał skonsumować tę przystawkę. I marna przyszłość czeka Konfederację. Konfederacja ma szansę, ale tylko na krótko, tylko w tym, że się nie rozleci i że dotrwa do przyspieszonych wyborów, atakując rząd, wszystko jedno jaki, najbardziej prawdopodobne wtedy byłby mniejszościowy, techniczny rząd Morawieckiego. A tylko, że po następnych wyborach, nawet jeżeli Platforma z 60 dojdzie do 90, to już szczyt wszystkiego, no to jeśli pójdzie z kimkolwiek, no to przestanie być tym przyciągaczem dla ludzi niezdecydowanych, którzy nie chcą się opowiedzieć ani po stronie Platformy, ani po stronie PiS-u. Jeżeli część, większość Konfederacji pójdzie utworzyć rząd z kimś, no to po prostu sprzeniewierzy się swoim wyborcom. Oczywiście można powiedzieć, że wyborcy po wyborach nie są ważni, tylko tyle, że obie części Konfederacji, i ta, która by została w opozycji, i ta, która by poszła z jakimś rządem, będą narażone cały czas na rozbijanie i będzie po Konfederacji, ale to być może pozwoli na jakąś zmianę istotną na scenie politycznej, która by doprowadziła do innego układu, nie tylko do układu walczących dwóch gigantów Platformy i PiS-u. Ale użyłeś słowa przyspieszone wybory, czyli już taki scenariusz. Ja tak to widzę, ale oczywiście może być inaczej. Może się okazać, jak niektórzy myślą, że bańka Konfederacji zacznie się przed wyborami zmniejszać, że Konfederacja nie będzie miała, tak jak teraz, 60 mandatów, tylko na przykład 40-35, i może się okazać, że nie da się w ogóle zbudować stabilnego rządu po żadnej ze stron. Ani PiS z Konfederacją nawet, ani opozycja sama ze sobą nie będzie miała 235-238 głosów. A wiemy z poprzedniej kadencji, jak szybko większość 235 głosów, czyli 5 głosów więcej niż średnia, jak to szybko potrafi zmaleć, jak szybko pojawia się grupka posłów niezależnych, po których nie wiadomo czego się spodziewać. Ja się boję, że Polskę czeka rok, pół roku chaosu, niestabilizacji, braku stabilnego rządu. To jeszcze na koniec reset i kolejny odcinek serialu Reset, koniec pierwszego sezonu. Tam bardzo mocny dokument, no już na szczeblu politycznym postanowienia, bo wiceministrowie to już jest szczebel polityczny, postanowienie tak naprawdę o wyeliminowaniu z obchodów katyńskim świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Donald Tusk w ogóle nie rozmawia, nie odpowiada na te tezy. Co ma powiedzieć? Proszę? Co ma powiedzieć? No właśnie. Mówi za to pan Trela, mówi, że dokumenty są sfałszowane. To taka metoda na Wałęsę, który oskarżał profesora Cęckiewicza, że tam sfałszował tę teczkę i wsadził Kiszczakowej na Pawlacz. Nie da rady, to są tak mocne dokumenty, to się sprawdzi. Nie wiem, czy teraz nie można by powołać Międzynarodowej Komisji jakichś niezależnych prawników, którzy by sprawdzili te dokumenty, ale po prostu no, my wiemy, że one są prawdziwe i że Donald Tusk w tej sprawie nie ma żadnego ruchu. Inną sprawą zupełnie jest to, czy ten film, tak porządnie zrobiony, bardzo technicznie i prawnie mocny, mówiący jasno o tym, o czym my wszyscy wiemy, tylko teraz patrzymy na te dokumenty, nie tylko polskie zresztą, czy on zmieni wynik wyborów? Wydaje mi się, że nie, że on dalej ustanawia taki silny podział, 50-50. I pytanie może najważniejsze, ale to by wymagało zbadania, do czego namawiam,
jak to odbiera publiczność Konfederacji, tego języczka uwagi w tej chwili. Czy ich to przekonuje i w związku z tym, jako dobrzy patrioci, jednak postawią na rząd PiS-u, czy nie? Bo na elektorat PSL 2.50 to bym nie stawiał w ogóle w tej sprawie, że to zmieni ich poglądy. I to badanie Konfederacji by nam dużo dało. Moje wrażenie jest takie, że to umacnia ludzi w przekonaniach, które już mają i jeszcze bardziej dzieli społeczeństwo. A ta taktyka Donalda Tuska w ogóle pomijania tej sprawy, to będzie skuteczna taktyka? Bo to jest jednak zbyt mocny sygnał. To można sobie tak zlekceważyć jakieś naprawdę trzeciorzędne oskarżenia, a to jest no, cała seria mocnych dokumentów. Myślę, że... Ale znowuż dla kogo? Myślę, że to jasno wskazuje, że Donald Tusk wie, że to są prawdziwe dokumenty i nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, ponieważ co by nie powiedział, będzie dla niego źle. No bo się musiałby do tego przyznać. A jak wejdzie, tak jak próbował to zrobić na przykład były premier Pawlak, czy tam jego różni obrońcy w stylu Leszka Millera i tak dalej, że to był taki czas, że wtedy wszyscy z Rosją chcieli dobrze, że po prostu my szliśmy za głosem Unii Europejskiej, czytaj Niemcy, w takim usiłowaniu naprawienia relacji z Rosją, to jeżeli wchodzi się w taki ciąg argumentów, to bardzo jasnym się staje, że dokumenty są prawdziwe. A jak dokumenty są prawdziwe, no to właściwe pytanie do polityka nie jest takie, rozumiemy proszę pana, że działał pan w mainstreamie europejskim i nie dziwimy się temu, tylko równie silny albo silniejszy argument jest, politykiem się jest po to, żeby przewidywać to, co naprawdę się będzie działo. Politykiem się jest po to, żeby bronić interesu swojego kraju, a nie mainstreamu europejskiego i odróżniać te dwie rzeczy. I politykiem się jest po to, szczególnie polskim, żeby wiedzieć, czym jest Rosja, czym to grozi, co ona może zrobić. I że jeśli chodzi o Rosję, to nie ma żadnych wątpliwości i nie powinno ich być, co, na co wskazuje polityka obozu pisowskiego, który zawsze mówił o Rosji jako o zagrożeniu. Może kiedy tam rządził przez chwilę Gorbaczow, a potem przez chwilę Jelcyn, to mieliśmy jakieś złudzenia, że a nuż to pójdzie w dobrym kierunku, ale jak to króciutko trwało i się wyrównało natychmiast po prostu wraz z przyjściem Putina. Więc myślę, że kto myśli, to wie jak to jest, ale publiczność już się dawno na te dwa obozy podzieliła i chyba zmienić tych obozów żadnym dokumentem, żadną prawdą już się nie da, aczkolwiek nie da się teraz do wyborów. Ale co się będzie działo w świadomości ludzi w ciągu roku, tego nie jestem pewien. Tutaj takie fakty mogą grać, mogą być ważne. Zwłaszcza, że następne wyniki. Zwłaszcza, że obawiam się, że najgorsze przed nami, jeśli chodzi o ujawnianie tych dokumentów, bo no, ten serial skończył się 1 września 2009 roku, to najgorsze dopiero przed nami, czyli Smoleńsk i to, co się działo po Smoleńsku, ale tym razem musimy już zakończyć naszą rozmowę. Józef Orzeł, szef klubu Ronina, był gościem dziennikarskiej Szulerni. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Adrianie, bardzo dziękuję państwu i przepraszam za ten mój anturaż i pewnie jakieś hałasy, ale życie w Warszawie też jest restauracyjne i trzeba powiedzieć, że mimo kryzysu wszystko tu jest dobrze i smacznie. Bardzo dziękuję ci. Dziękuję, smacznego. Życzę Państwu spotkania o godzinie 20 w programie W Punkt. Za chwilę program Macieja Kosuszka.